Cześć, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jestem właśnie w drodze do centrum i dzisiaj idę sama. Dzieciaczki zostały w domu z tatą, bo Szymonek dalej ma kaszelek, Antoś dostał kataru. No i mój mąż też jest troszkę przeziębiony, także sobie dzisiaj pochillują razem. A ja muszę iść kupić Antosiowi strój na Halloween, bo słuchajcie, tak się zbierałam, że wczoraj się ogarnęłam, że nic Antoś nie ma, także mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś fajnego. Idę na pewno do Primarka i do Actiona, a co do reszty sklepów to zobaczę, także nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Jestem już w centrum i pierwszy sklep, do jakiego idę, to jest Primark. Mam nadzieję, że znajdę naprawdę coś fajnego. Zobaczcie, jaka jest ładna bielizna, całe komplety w takich pięknych kolorach. Za dyszkę. Tutaj mamy piżamki albo dresy po prostu.
No i słuchajcie, zakupy w Primarku zrobione. Byłam jeszcze na chwilkę w H&M-ie. Udało mi się kupić dla Antosia bluzkę, także jestem zadowolona. No a teraz idę do Aksiona. Wróciłam przed chwilką do domu, mam tutaj moją siatę z zakupami. Niestety nie udało mi się za bardzo nic kupić na Halloween. Myślałam, że w Primarku coś będzie, ale już bardziej są rzeczy świąteczne. Jedynie jak poszłam do H&M-u, to była ostatnia koszulka, także wzięłam. W Aksionie też już nic nie ma. Także pokażę Wam, co kupiłam. I zaczynam sobie tutaj od Aksiona. Kupiłam takie dwie gałązki. Tak one wyglądają. I to się dokładnie nazywa gałąź dębu z białymi cebulami. 78 cm. Prezentuje się w ten sposób. I koszt takiej gałązki to jest 2 euro, więc na razie wzięłam tylko dwie sztuki. Dalej kupiłam sobie woreczki z organzy. Mamy tutaj 5 sztuk i je wzięłam z myślą o tym, żeby wsypać do nich kuleczki, te granulki zapachowe i po prostu powiesić albo do szafy, albo do toalety. Wzięłam tutaj też jedno opakowanie sztucznego śniegu, było po euro. Zielony drucik do wieńców na święta. Wzięłam też klej w sprayu, nigdy nie miałam, a słuchajcie, przepraszam was, ale Szymon tutaj przyszedł i koło mnie chodzi. Wzięłam też właśnie ten klej w sprayu, nie miałam, a też mi się przyda do świątecznych dekoracji. Kupiłam też dwie takie torebusie, one były za chyba 60 eurocentów, jakoś tak, w reniferki. One są z jednej strony tak jakby 3D tutaj, a z drugiej strony jest gładki. Szymuś, co ty robisz? No i dalej mam tutaj strój dla Antosia na Mikołaja. Akurat były ostatnie 4-6 rozmiarowo, także właśnie wzięłam. Będę musiała mu za chwilkę przymierzyć, czy będzie dobry, a nie za mały. No i słuchajcie, to chyba wszystko z Aksiona. Tak. No i dalej mam H&M i właśnie kupiłam Antosiowi tą jedną bluzę i była jeszcze... Myszko, czekajcie. Masz tutaj, proszę. Była ona jeszcze na promocji z 10 euro na 7 i wygląda w ten sposób. Rozmiar mamy tutaj 110-116, także też za chwilkę mu przymierzę, czy będzie dobra. Chciałam mu do tego dokupić spodnie, ale niestety nie było, także wzięłam samą koszulkę, a spodnie jakiegoś innego koloru mu dołożę. Natomiast jeśli chodzi o zakupy z Primarka, to mam tutaj pierwszą rzecz, na którą się zastanawiałam, bo był jeszcze bodziak, ale stwierdziłam, że bodziaka nie będę brała. A w ostatniej chwili znalazłam jeszcze bluzę i to jest, słuchajcie, taka dynia, zobaczcie. Ona jest tutaj
rozpinana i co prawda Antoś nosi rozmiar 104, a tutaj mam 92, ale właśnie ją wzięłam, się mierzyliśmy, więc jest dobra, proszę bardzo. Do tego jest jeszcze taka czapeczka, o, na Szymonka założymy, zobaczcie, taka czapusia i pod kola nówki, także taki zestaw i koszt tego zestawu to jest, słuchajcie, 16 euro. O, taki kawaler, tak? Kto tak ładnie wygląda? Ślicznie, ślicznie, no. Leć, Antoszowi pokaż, no, leć. Dalej z Primarka, co ja tutaj mam? A, jeszcze z Actiona mam światełka, kupiłam takie 40 LEDów i to jest na jucie. I one były chyba za euro 30. No i z Primarka mam tak, skarpetki, akcja, słuchajcie, skarpetki. Antosiowi wzięłam takie zwykłe 7 par za 4 euro. No i one są takie paseczki. Szymonowi natomiast wzięłam takie i one były za 4 euro 4 pary. Następnie wzięłam mu takie ala leginsiki i wzięłam tutaj rozmiar 80, bo i one były za 3 euro. Fajnie, że na gumce taki kolor miętowy, bym powiedziała. No i słuchajcie, tu jest czapeczka, która mi się tak bardzo ostatnio spodobała i teraz był ostatni rozmiar z pomponikami, z... słucham cię? No dobrze, z rękawiczkami i on kosztował ten zestaw 7 euro, proszę. No. Dalej mam tutaj... To z Actiona czy nie? Z Actiona. Foremki na ciastka świąteczne, jest tutaj 5 sztuk. W ogóle zobaczcie, taki diamencik. Dalej, z Primarka kolejne skarpetki, tym razem dla mnie z Kubusiem Puchatkiem, 3 pary. O, tak, i one kosztowały, słuchajcie, 4 euro. Kolejne skarpetki dla mnie, tym razem z Grincha i one kosztowały 4,50 za 3 sztuki. Co się dzieje? Kolejne skarpetki dla mnie i ich tutaj jest 3 pary za 5 euro i są w kolorze niebieskim. One są takie dłuższe, troszkę białe i różowe. Spodobały mi się, więc wiedziałam, że biorę. A, jeszcze w Actionie kupiłam, słuchajcie, paczkę łyżeczek, bo nam się przecież wszystkie pogubiły prawie. I jeszcze modelinę. I ostatnie dwie rzeczy z Primarka, to są takie skarpetki, ojej, nie zauważyłam, skarpetki dla Szymona, a one, słuchajcie, są dzwoniące i one kosztowały 4 euro. I ostatnia rzecz, jaką ja tutaj mam dla Szymona, to jest taka koszulka świąteczna, 86 rozmiar i ona kosztowała, słuchajcie, 2,30. Także to są wszystkie moje dzisiejsze zakupy. Ogólnie powiem Wam, że to, co jest dostępne online, nie ma stacjonarnie. Jak też patrzę na przykład na, załóżmy, TikToka i polski Primark, to w ogóle nie ma tego asortymentu u nas. Także jestem ciekawa, czy się w ogóle pojawi, czy też nie. I w przypadku Actiona jest dokładnie tak samo, chyba że mamy większego Actiona, to wtedy ten asortyment jest, natomiast w tych mniejszych niestety, ale nie. Dobra, to by było dzisiaj na tyle, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, troszkę chaotyczny, ale no mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście łapkujcie, komentujcie i będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję. I do zobaczenia w nowym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!